Emocjonalny ład. Zaprasza Łada Drozda. Dzień dobry, w piątek. Pierwszy emocjonalny ład w nowym 2020 roku. Dzień dobry wszystkim. Życzę, żeby to był wspaniały rok, udany pod każdym względem. Myśląc o tym, że dzisiaj będę prowadziła audycję pierwszą w nowym roku, długo zastanawiałam się, o czym ona powinna być. Nie, nie będzie o celach, nie będzie o realizacji marzeń, postanowień noworocznych. Będzie o czymś zupełnie innym i dość nieoczywistym, mianowicie o pokorze. Pokora to taka cnota, o której można powiedzieć, że... No właśnie, jak ona się ma do współczesnego życia? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby być pokornym i co to ma oznaczać w naszej rzeczywistości, w której bycie na pierwszym planie, waleczność, sprawczość, rywalizowanie i zwyciężanie to są takie koronne atrybuty współczesnego człowieka. I kiedy cała nasza rzeczywistość jest tak właściwie zorganizowana, żeby nas zmuszać do takiego sposobu bycia aktywnym, żeby właśnie tę sprawczość z siebie wydobywać. No i właśnie dlatego, że to jest takie nieoczywiste i dlatego, że cnota pokory, jak się nad tym dłużej zastanawiałam, jest bardzo obecna w naszym życiu, to dzisiaj chcę o tym poopowiadać. Zaczniemy od tego, że w psychologii pokora po pierwsze wcale nie jest tak szeroko rozpracowywana. To jest zagadnienie, którym się chętnie zajmuje religia. No ale nie w tym ujęciu chciałabym o pokorze mówić. W psychologii ona jest przedstawiana nierzadko w kontekście niskiej samooceny albo nawet niskiego poczucia własnej wartości, no i jakoś tak w powiązaniu ze skromnością. Ale my się temu przyjrzyjmy bliżej. Czy rzeczywiście to są jedyne ścieżki, na których o pokorze można mówić? I ciekawi mnie jeszcze bardzo to, w jaki sposób z tej pokory możemy na co dzień korzystać. Pokory jako postawę, w taki definicyjny sposób, cechuje otwartość na własne błędy i ograniczenia. Psychologia chętnie podnosi właśnie ten aspekt w definiowaniu pokory. To się wydaje takim kluczowym aspektem. Uznaje się, że właśnie błędy i ograniczenia mają miejsce i wynikają z tego konsekwencje, takie jak na przykład ograniczona ważność własnej osoby w społeczności oraz ograniczone możliwości osiągania jakichś zamierzeń. Świadomość tych ograniczeń nie oznacza, że nie można mieć planów czy zdolności albo praw do realizowania jakichś celów, ale że one właśnie są ograniczone, ponieważ my, ludzie, jesteśmy osobami omylnymi, w jednych aspektach bardziej sprawczymi, a w innych mniej. Mamy pewne uzdolnienia, a innych po prostu nie mamy. I ten fakt, że posiadane ograniczenia sprawiają, iż nie jesteśmy pępkiem świata, mówiąc wprost, to jest coś, co jest rzeczą kluczową, ponieważ ten brak bycia pępkiem świata musimy uznać jako rzecz nadrzędną wobec wszystkiego, co nas otacza. Podstawowym powodem, dla którego cnotę pokory warto w sobie pielęgnować, jest zrozumienie, że posiadane ograniczenia tak naprawdę są naszym oparciem. Jestem niedoskonała, mam swoje wady, a mimo to jestem w stanie utrzymać akceptację i zadowolenie z siebie, bo te moje ograniczenia sprawiają po prostu, że jestem ludzka, że jestem naturalna. Mam do nich prawo. O tym dzisiejszy emocjonalny ład. Wracam za parę minut. W dzisiejszym emocjonalnym ładzie zajmuję się tematem pokory. Tak jak już mówiłam na wstępie audycji, to taki dość zagadkowy temat,
w dzisiejszej rzeczywistości, ale już trochę padło słów na temat tego, że ta nieoczywistość czyni go bardziej interesującym. Zajmijmy się zatem teraz tym, kto to jest człowiek, który jest pokorny, co jest charakterystycznego w jego postawie, w jego sposobie bycia. Zatem człowiek, który ma w sobie tę cnotę pokory, wie, że nie zawsze chodzi o niego. Krótko mówiąc, nie zawsze będzie w centrum uwagi, a może nawet rzadko w centrum tej uwagi będzie się znajdował, ale co najważniejsze, takiej osobie to nie przeszkadza. Nie traktuje tego jako ujmy, nie wzbudza to w niej paniki. Taka osoba słucha i słyszy, co mówią do niej inni, również na jej temat. To ważne, że słucha i słyszy, bo dużo się mówi o tym, żeby słuchać, ale to wcale nie jest tożsame z tym, aby usłyszeć, co jest mówione. Taka osoba wie, że nie jest omnipotentna, krótko mówiąc, nie jest w stanie wszystkiego zdziałać sama i nie posiadła całej wiedzy, w związku z tym prosi o pomoc. Zwraca się z prośbą o to, żeby coś wytłumaczyć, żeby wyjaśnić, żeby zderzyć myśli, jak to się czasem mówi potocznie. To jest osoba, która się przyznaje do błędów, widzi, że je popełnia i nie stara się tego zamieść pod dywan, tylko rzeczywiście mówi, potrafi też przeprosić za nie. Taka osoba działa właśnie w wymieniony sposób, natomiast te wszystkie cechy charakterystyczne dla jej sposobu bycia nie naruszają jej poczucia własnej wartości. Ta osoba nie traci świadomości, kim jest, co znaczy, ile potrafi, tylko po prostu bierze poprawkę na swoją niedoskonałość. Mówi się, że pokora jest związana z inteligencją. Nawet używa się takiego określenia pokora intelektualna i przeciwstawia się tę pokorę intelektualną intelektualnej arogancji. Ludzi, którzy są intelektualnie pokorni, cechuje pewność własnych zdolności i przekonań, ale jednocześnie są otwarci na to, że w swoich opiniach na temat zjawisk czy innych ludzi mogą się mylić. Więc mając taką świadomość, co sami uważają, zakładają, że warto wysłuchać drugiej strony, ponieważ jej intencje i jej sposób działania nie musi być dla nas oczywisty i w swoich ocenach po prostu jesteśmy omylni. Ludzie pokorni mogą właśnie taki mieć stosunek do opinii wyrażanych przez innych, ponieważ są bardzo wrażliwi na to, żeby dobrze odróżniać argumenty oparte na faktach od tych, które biorą się z czyichś jednostkowych przekonań. To jest co innego, posługiwać się przekonaniami być może bardzo subiektywnymi i wypreparowanymi w jakiś sposób przez autora opinii, a co innego opierać się na rzeczowych dowodach, które da się uzasadnić faktami, które miały po prostu miejsce. Osoba pokorna nie musi stale mówić. I to najczęściej o sobie, żeby się poczuć lepiej. Pokora wiąże się z ciekawością drugiej osoby i przejawia się zainteresowaniem, kim jest ta druga osoba, jak myśli, jak przeżywa ten człowiek. Ale nie jest wyrazem pokory zadawanie drugiej osobie pytań tylko po to, by za chwilę samemu perorować, bez zwrócenia uwagi na to, co ta osoba powiedziała. Pewnie każdy z nas ma w swoim otoczeniu takich ludzi, o których wiemy, że nawet mogą być nieźle wyszkoleni w zakresie pewnych technik komunikacji i wiedzą, że zadawanie pytań to przejaw skutecznej komunikacji. Ale nie trudno nam zauważyć, kiedy za tym zadawaniem pytań stoi wyłącznie intencja taka, żeby za chwilę, zagłuszając osobę odpowiadającą, samemu perorować, bo to pytanie było tylko po to, żeby sobie tak naprawdę otworzyć furtkę do możliwości wypowiadania się. Za chwilę wrócimy do tematu pokory, a na razie gramy. Dzisiejszy emocjonalny ład jest poświęcony pokorze, tej cnocie moralnej,
która się przejawia postawą, przejawia się pewnymi zachowaniami. Dość rozlegle możemy na nią popatrzeć i właśnie tym się dzisiaj zajmuję. Pokora wymaga akceptacji dla siebie, jakim się jest, refleksji nad sobą, szacunku dla innych. Temu sprzyja brak porównywania się. No a to porównywanie się to jest, można powiedzieć, przekleństwo naszych czasów i takiego etapu rozwoju cywilizacji, którego doświadczamy. Tę grę w lepszy, gorszy właściwie świat uprawia od zawsze. I trzeba pamiętać, że wszyscy bardzo łatwo możemy wpaść w pułapkę tej gry. I w związku z tym ponosić konsekwencje, które są dość poważne. Ta gra przejawia się na przykład tym, że nieustannie kontrolujemy to, co robią, mówią inni, po to, żeby być w stanie takiej wiecznej czujności, wiecznej gotowości na to, aby ripostować, żeby wyrażać swoje ustosunkowanie. I ono najczęściej ma pokazywać tę naszą lepszość, że oto jesteśmy lepiej zorientowani, że oto lepiej coś interpretujemy, że oto lepiej wiemy, jak się zachować. Cena, którą ponosimy za takie zachowania, to jest zazwyczaj stopniowe odcinanie się od kontaktu z sobą samym i własnych ograniczeń na rzecz coraz bardziej rozpaczliwych prób utrzymania własnej atrakcyjności. To dotyczy zarówno wyglądu, jak i wszelkich aktywności zawodowych i życiowych, no bo skoro mamy być lepsi, no to znaczy, że bez przerwy trzeba się porównywać, bez przerwy trzeba sprawdzać w czym, na jakich obszarach tę lepszość mamy udowadniać. I paradoksem jest to, że kolejną konsekwencją takiego odcinania się od własnej naturalności jest narastający smutek, bo ściganie innych potwornie męczy, a i tak zawsze okazuje się, że w czymś jednak jesteśmy gorsi, mówiąc tą nomenklaturą. Zatem właściwie należałoby użyć innego określenia. Po prostu jesteśmy inni. I to jest nasz wielki przywilej, jak się temu uważniej przyjrzeć. Wygląda na to, że pokora ma wiele wspólnego ze zgodą na siebie, co nieuchronnie wiąże się ze zgodą na własną porażkę. My się porażek boimy. Dlatego, że porażki konfrontują nas z poczuciem bezpieczeństwa i akceptacji, którego zazwyczaj mamy za mało, tak się jakoś składa. Dla wielu ludzi oznacza to bowiem, że jeśli zrobią coś gorzej, to zostaną wyśmiani i odrzuceni, bo tak nauczyli się widzieć świat, że świat jest groźny, ludzie są groźni w tym świecie. By się zatem przed nimi ochronić, trzeba przywdziać maskę nieskazitelności i nie dać po sobie poznać, że się boimy. Bywa, że pokora jest przeciwstawiona ambicji, a ta z kolei jest potoczną nazwą dla silnej motywacji, która dotyczy subiektywnie ważnego obszaru. Mówiąc za Zofią Milską-Wrzosińską, ambicja może mieć wydźwięk pozytywny, gdy ktoś angażuje dużo sił i energii, żeby osiągnąć ważny dla siebie cel. Ale może mieć też charakter negatywny, gdy wybiera niedobre dla siebie cele albo sposoby ich realizacji, albo kiedy jego pragnienie jest po prostu nienasycone. To się na przykład wydarza, gdy ktoś realizuje za wszelką cenę takie cele, które wynikają z niespełnionych marzeń nie własnych, tylko na przykład rodziców albo ważnych autorytetów życiowych. Tutaj od razu pojawiają się takie określenia jak musisz, powinieneś, trzeba, należy. No i właśnie te określenia warto, żeby zwróciły uwagę osoby, która wkłada wysiłek w osiągnięcie czegoś, bo jeśli to nie jest jej autonomiczna decyzja, to może wykazywać się pokorą wobec jakiegoś autorytetu, ale ten rodzaj pokory jest tak naprawdę bardzo blisko upokorzenia, bo nawet osiągając ów cel, człowiek nie doznaje ani radości, ani ulgi, gdyż to, co miał osiągnąć, nie było jego, nie brało się z jego potrzeb. Nieuchronnie zatem pojawi się pytanie o sens wydatkowanego wysiłku i żal, że zamiast zajmować się tym nie swoim, mogłam albo mogłem włożyć energię w coś,
co dla mnie tak naprawdę ten sens ma. Tyle w tej chwili. Za parę minut dalszy ciąg rozważań na temat pokory. W emocjonalnym ładzie dzisiaj gości pokora. Taka cnota moralna, składająca się z wielu przejawów w swoim zachowaniu. Teraz chcę przytoczyć coś, co przeczytałam w wywiadzie Agnieszki Jucewicz z profesorem Bogdanem De Barbaro. Mówi on w tym wywiadzie o fałszywej pokorze i przytacza przykład laureatów Oscarów, którzy w swoich mowach dziękczynnych jakoś nigdy nie mówią czegoś takiego, że tak, liczyłem na tę nagrodę, słusznie mi ją przyznaliście. Zawsze słyszymy o tym, jak niezwykle są zaskoczeni. Wymieniają najróżniejsze osoby, gdyby niektóre, to na pewno oni tego sukcesu by nie odnieśli. No, można powiedzieć, w takiej sytuacji opinia publiczna oczekuje postawy, która będzie wyrażała pewną skromność, no i właśnie pokorę. Ale czyż nie ma w tym fałszu? Ostatecznie po to grają jak najlepiej i po to starają się w swoich rolach, żeby właśnie w tym wyścigu do Oscarów wygrać. Oczywiście bardzo upraszczam i nie chcę tutaj jakoś naruszyć faktycznych osiągnięć bardzo wielu znakomitych aktorów. Mówię tylko o tym, jak naprawdę się bardzo przyzwyczailiśmy do tego, jak bardzo tolerujemy tę fałszywą pokorę w naszym życiu społecznym. Natomiast to, że się nauczyliśmy i że ta tolerancja przez lata jest wpisana w nasze społeczne funkcjonowanie, nie oznacza, że tak będzie zawsze. Bo coraz mniej jesteśmy gotowi na tę tolerancję. Mam na myśli fakt, że nie wdając się w wątki polityczne, problemy z naszą egzystencją na świecie coraz bardziej uświadamiają nam, od czego w rzeczywistości zależymy. A to jest dość proste. My mianowicie zależymy od naszego naturalnego środowiska, od natury, od przyrody. Ziemia przywołuje nas do pokory. Widzimy to w niezwykle dobitny sposób. Związki nasze z klimatem, z tym, jak traktujemy naszą ziemię, coraz bardziej dobitnie odzwierciedlają się w reakcjach planety. Prędzej czy później, a może dużo prędzej niż nam się zdaje, ona nam pokaże, ile i co możemy i ile są warte nasze deklaracje i czy mamy w ogóle szansę podważać to, co przyroda nam dyktuje. To jest pewien rodzaj pokory, uznać ten fakt. I może dlatego Greta Thunberg tak straszliwie drażni wszystkich, którzy próbują wmówić nam, że rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona. A ona w bezkompromisowy sposób staje i mówi: nie zgadzam się na to, nie chcę, żeby tak było. Nie bez powodu właśnie Greta Thunberg została uznana, jak pewnie słyszeliście, człowiekiem roku 2019 przez magazyn Time. Drobna dziewczynka, która bez pardonu mówi nam, że oto niszczymy tę planetę i nie robimy nic w tej sprawie, a raczej nie robią ci, którzy mogą w tej materii dużo zadecydować. Ileż ona musi mieć w sobie pokory, żeby rozumieć te zjawiska i wiedzieć, że tu nie chodzi o targowanie się. Tu chodzi o proste uznanie tego faktu i jak najszybsze przeciwdziałanie temu. Nasta, dzisiaj w Emocjonalnym Ładzie zajmujemy się kwestią pokory. Już wiele powiedziałam o pokorze, której cechą jest zgoda na porażkę, na ograniczenia. I wydawałoby się, że w związku z tym może to oznaczać bycie w nieustannym schowaniu. Ale to wręcz przeciwnie. Taka postawa pokory, właściwie trzeba to podkreślić, nie uniemożliwia odnoszenia sukcesów. Przeciwnie. Zazwyczaj jednak o tej postawie możemy się przekonać po fakcie
osiągnięcia przez kogoś sukcesu, wtedy kiedy widzimy, jak jego bohater zachowuje się w obliczu świateł rampy i uwagi skierowanej na niego lub na nią. I tutaj mam ochotę przywołać niedawny przykład, wspaniały, poruszający i cudowny, Nagrody Noblowskiej dla Olgi Tokarczuk. Gdy myślę o tym, jak zachowywała się, w jaki sposób się wypowiadała w mediach i dalej to robi, jak odpowiadała i odpowiada na pytania dziennikarzy, co powiedziała w mowie noblowskiej, jak przyjmowała nagrodę z rąk króla Szwecji, na co zwróciła uwagę podczas przyjęcia po ceremonii, według mnie to wszystko jest wspaniałą ilustracją właśnie pokory. Być może jeszcze szeregu innych elementów postawy, ale pokorę zobaczyłam w tym ogromną, bo to jest pełna świadomości swojego znaczenia osoba, tego, co dała swym dorobkiem i jednocześnie nie afiszowania się tym. To jest pokora wyrażana szczodrym uśmiechem, pokora pokazująca wdzięczność za dowody uwielbienia, które ją spotkały. Pokora przyjmująca to, że ludzie chcą być w jej pobliżu, bo to jest niezwykle gratyfikujące i dające olbrzymią nadzieję. Pokora, która się przejawia na przykład w tej wizycie w szwedzkiej szkole dla uchodźców. I jednocześnie pokora się przejawia takim nieprzekraczaniem granic przez Olgę Tokarczuk w komentarzach do wypowiedzi najróżniejszych osób, które takie komentarze miały ochotę wygłaszać. Umiejętność znalezienia się wobec nich właśnie w spokojny, niekwestionujący i nieatakujący sposób, jednocześnie podkreślających własne przekonania, ale przyjmujących również ten fakt, że inni wyrażają się inaczej i po swojemu. W tym widzę przeogromny przejaw takiej pokory, o którą mi właśnie chodzi, pokazującej pewność siebie przy jednoczesnej tolerancji na to, że inni myślą i uważają inaczej. Jeszcze inna kwestia dotycząca tego, gdzie i jak pokora się przejawia, to pokora oparta na uznawaniu siebie, miejsca, w którym się jest, roli, jaką się pełni, znaczeniu, które się ma. I to można wiązać z odwagą, odwagą mówienia po swojemu. Taka odwaga bycia sobą i pokazywania tego w spokojny, wiarygodny sposób, to jest coś, co się wiąże z rozumieniem współcześnie przywództwa. O tym się mówi w biznesie. Taki sposób pojmowania przywództwa, oparty na pokorze wobec innych, z którymi się współpracuje, a nie z którymi się ściga, to jest coś, czym zajmę się za parę minut, bo w dzisiejszej dobie, kiedy wszyscy przyglądamy się, kto tak naprawdę jest godzien miana przywódcy, no to dość ważki temat. A teraz przez chwilę Bibio i Old Graffiti. W Nacjonalnym Ładzie mówię dzisiaj o pokorze. I zajmując się tym tematem parę minut temu, powiedziałam o liderach. Powiedziałam o przywództwie, w którym pokora też znajduje swoje miejsce. Dlaczego i w jaki sposób? Ano właśnie w taki sposób, że bardzo często brane na warsztat w najróżniejszego typu dyskusjach różnice między tak zwanymi generacjami, mówię tak zwanymi, ponieważ nie jestem fanką dzielenia społeczności na generacje, no ale nie da się ukryć, że ci, którzy mają trochę więcej lat i od dłuższego czasu są tymi liderami, nierzadko mają problemy z tymi, którzy są młodsi, przyszli do pracy później. Bardzo często, jak się okazuje na podstawie różnych badań, te różnice biorą się stąd, że stary model przywództwa, stary model zarządzania ludźmi nie sprawdza się. Współcześni pracownicy nie są chętni uznawać autorytetów tylko dlatego, że wynikać to ma to być autorytetem z faktu zajmowania konkretnego stanowiska.
Spodziewają się raczej, że ci, którzy liderami chcą być, pokażą swoim sposobem działania, swoim sposobem traktowania współpracowników, że na takie miano zasługują. Czego nie trawią ci młodsi? Ano nie trawią dyrektywizmu, nie trawią odgórnie narzucanych prawd. Nie trawią tego, żeby traktować ich w sposób instrumentalny i nie liczyć się z ich zdaniem. Nie bez powodu jest tak, że jedna z pierwszych rzeczy, która jest wymieniana w rezultatach badań prowadzonych w tych obszarach, w tych zagadnieniach, wskazuje na to, że pracownicy współcześni chcą, żeby ich słuchać, ale to nie znaczy, żeby być im posłusznymi. Oni po prostu chcą być wysłuchani i usłyszani. Znów nawiązuje do tego, o czym mówiłam dużo wcześniej, słuchania i bycia słuchanym. Bardzo wiele na ten temat pisze Brené Brown, taka autorka, która ma wielu wielbicieli również w naszym kraju, która zajmuje się zagadnieniami wrażliwości, wstydu, autentyczności. W książce, która ostatnio ukazała się na polskim rynku pod tytułem Odwaga w przywództwie, wiele temu zagadnieniu poświęca. I tak naprawdę, chociaż słowo pokora, o ile zauważyłam, niekoniecznie tam pada, ale ja je jakoś odnajduję w tym, co Brené pisze. Ona ujmuje to tak. Ci liderzy liderami są, bo nie zakładają zbroi, bo kierują się wrażliwością. I przytacza po raz kolejny słowa, które zaczerpnęła z przemówienia Theodora Roosevelta. Słynne słowa, wielokrotnie możemy odnaleźć je w jej publikacjach i w jej wystąpieniach, a brzmią tak. Nie krytyk się liczy, nie ten, który wskazuje, jak potykają się silni, albo co inni mogliby zrobić lepiej. Chwała należy się człowiekowi na arenie, którego twarz jest umazana błotem, potem i krwią, który dzielnie walczy, który w swych najlepszych chwilach poznał triumf wielkiego wyczynu, a w najgorszych, gdy przegrywa, to przynajmniej przegrywa z wielką odwagą. I to podejście, które mówi o tym, że ceni się wysiłek, ceni się wyjście na arenę, jakoś jest mi ogromnie bliskie i znaczy dla mnie właśnie tyle, że z tą pokorą codziennie każdy z nas na swoją arenę wkracza. Nie jedną zresztą arenę. Bo tymi naszymi arenami są różne przeżywane sytuacje w życiu prywatnym, ale też te w życiu zawodowym. Bycie na tej arenie, stawanie do wysiłku, zmaganie się, świadomość, kim się jest i stwarzanie takich sytuacji, by inni mogli za nami podążać. Przewodzenie ludziom wymaga odwagi i jestem właśnie o tym głęboko przekonana, wymaga też pokory. I trzeba zdać sobie sprawę z tego, że przywództwo często w ludziach, którzy mają je sprawować, budzi lęk, niepewność, konfrontuje z własnymi umiejętnościami, z własną postawą. Ale w naszej kulturze jest przyjęte, że tego właśnie nie można okazywać, że to właśnie stanowi o słabości lidera. I tu jest podstawowy konflikt, który warto rozwiązać, myśląc nieco inaczej. Pokora lidera to jest gotowość, żeby się przyznać do nie wiem i poprosić współpracowników o pomysły, o rozwiązania. Pokora lidera to jest słuchanie tego, co ludzi absorbuje, co ludzi niepokoi, co ich zachęca, co odsuwa, co bawi, co irytuje. Ktoś, kto ludźmi funkcyjnie zarządza, a wszystkich tych wymienionych rzeczy nie wie o swoich ludziach, no tak naprawdę tej pokory nie ma, a oni nie zobaczą w nim lidera. Kiedyś myślano, że skuteczny lider to jest ktoś, kto wyróżnia się całym pakietem cech i umiejętności. Że krótko mówiąc jest omnipotentny i zarówno w takich rzeczach jak planowanie, zarządzanie ryzykiem, budżetowanie, negocjowanie, rozwijanie ludzi, pozyskiwanie klientów i pewnie całe mnóstwo jeszcze innych kompetencji, że w nich wszystkich jest wybitny. Teraz na podstawie badań również psychologicznych okazuje się, że lider to jest ktoś, kto ma wysokie wyniki w jakimś wybranym obszarze. Jest jakiś atrybut, jakiś jego szczególny talent, w którym jest tak znakomity, że
to sprawia, że ludzie za nim podążają, ale w innych aspektach wcale nie wybija się i jest tego świadom, że w innych aspektach genialny nie jest. Zatem z powodu jego talentu ludzie za nim podążają, jak powiedziałam, bo w tym upatrują jego wyjątkowość i jego autentyzm. Ale to stwarza też ich nastawienie na to, żeby nie mieć oczekiwań, aby w innych aspektach był równie doskonały, ponieważ tam są gotowi mu pomagać, uzupełniać to, co jemu wychodzi być może trochę gorzej. A on jest tego świadom, że właśnie na tym może bazować ich uzupełnianie się wzajemne i współpraca. Jeśli lider ma w sobie pokorę, to ze swego głównego atutu korzysta i go rozwija. A w innych obszarach po prostu chętnie wspiera się kompetencjami współpracowników. W kontekście ciągle powracających wątpliwości, czy warto opierać się na swoich talentach, czy na inwestowaniu w niedoskonałości albo braki, odpowiedź w tym wypadku jest dosyć oczywista i ona jest w psychologii powszechnie uznana, tylko my jakby na co dzień w naszych działaniach liderskich musimy ciągle się zmagać z tą prawdą. Otóż niedostatki powinny być wyrównane do takiego poziomu, na którym nie stanowią zagrożenia, przeszkody. Ale motor działania tkwi w tym, do czego mamy talent, w czym jesteśmy wyjątkowi i znakomici. I znajomość siebie pod tym kątem, gdzie ten talent jest umiejscowiony i na czym polega, jest de facto źródłem pokory, bo to oznacza, że inne rzeczy traktujemy jako te, w których możemy uzupełniać się innymi ludźmi. Być może to taka moja na szybko definicja, w czym wyraża się pokora w liderstwie, ale zachęcam do rozważenia jej wszystkich tych liderów, którzy od pokory stronią, bo strasznie się boją, że ich słabości mogłyby zostać zauważone. Prawda jest taka, drodzy liderzy, że ludzie i tak je widzą. Dzisiejszy emocjonalny ład poświęcam pokorze. Pokora to jest również trud systematycznego, długodystansowego ćwiczenia formy i ćwiczenia umiejętności, powtarzania różnych rzeczy, zwracania na coś uwagi, powracania z pewnymi komunikatami. Sport jest taką dziedziną, w której mierzenie się z pokorą to jest codzienność zawodników i właściwie od nich możemy się wiele nauczyć w sprawie tego, co to znaczy być pokornym, bo to znaczy, że trzeba po prostu ćwiczyć, mówiąc dosłownie i w przenośni. Każdy ze sportowców mówi o godzinach, tygodniach, miesiącach, latach treningów, o rezultatach gorszych i lepszych, zawsze wyznaczanych wydolnością, stanem ciała, stanem psychiki. Gdy publiczność żąda sukcesów, a spirala oczekiwań jest bardzo nakręcana przez marketing, oni z pokorą trenują i z pokorą przyjmują ostateczny wynik swoich działań. Czasem to jest Mazurek Dąbrowskiego, a czasem gorycz bycia poza pudłem. Pokora również często oznacza czekanie, co wcale nie oznacza rezygnacji z aktywności, ale pokora oznacza zabieganie o to, żeby różnymi kanałami komunikacyjnymi trafiać do decydentów i stale powtarzać to, co się ma do powiedzenia. W świecie, gdy liczy się tempo i natychmiastowy przepływ informacji, taka sztuka czekania, powracania z komunikatami, mówienia swego, wydaje się czymś absurdalnym, a z drugiej strony niezbędnym, bo inaczej się do sumień ludzkich i przekonań nie trafi. Im trudniej nam to znosić, im trudniej nam pogodzić się z takim faktem, że trzeba cierpliwości i pokory, aby trafiać tam, gdzie chcemy trafić, tym bardziej wydaje się, że ta pokora jest nam potrzebna. Jest takie powiedzenie: siedź w kącie, a znajdą cię. I wiele osób z nim właśnie utożsamia pojęcie pokory. Zupełnie nie to mam na myśli, mówiąc dzisiaj tyle o pokorze. Mam raczej na myśli: rób swoje, pytaj innych, jak odbierają to, co mówisz, i ciebie w tym, w jaki sposób to robisz. Interesuj się innymi szczerze, bądź ciekaw, co myślą. Gdy ich słuchasz, skup się na tym, o czym mówią, a nie na wymyślaniu swego ustosunkowania. Daj im wypowiedzieć się do końca, nie wpadaj w słowo, nie kończ za nich zdania. Przyjmij to, że myślą inaczej,
ale słuchaj, co mają do powiedzenia, bo to może być ważna rzecz po to, żebyście do porozumienia doszli. Dociekaj intencji. Nie okopuj się w swoich racjach. Pokora nie jest biało-czarna. Pokora ma wiele barw. Przyszło mi w tej chwili takie skojarzenie do głowy, że pokora ma też barwy płonącej w tej chwili Australii, bo decyzje, które muszą dotyczyć naszej planety, wiążą się między innymi z tym, jak groźna ona się okazuje w swoich reakcjach na naszą bezsensowną ludzką działalność. Zacytuję na koniec Epikteta, takiego filozofa rzymskiego, który był stoikiem. Mówił tak: cierpimy tylko wtedy, gdy pragniemy, aby było inaczej niż jest. I ktoś ze znajomych na Facebooku dopisał: więc może zamiast życzyć sobie szczęścia, zadbajmy o pokorę. A spieszmy się z decyzjami, od których należy nasze przetrwanie. Od których zależy nasze przetrwanie. Z taką myślą zostawiam was dzisiaj po emocjonalnym ładzie, życząc wszystkim, aby to był rok pełen naszej mądrej pokory i godności. Emocjonalny ład.